Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Kolejna degustacja, tym razem browar Funky Fluid. Wbrew pozorom niezbyt często się u nas ostatnio pojawiał, może dlatego, że rzeczywiście przesyt piw Funky Fluid jest. Ja nie wiem, tam chyba są 3 premiery dziennie, jak tak obserwuję chłopaków. Jak to oglądacie, to zapewne już jest po naszych urodzinach, a na pewno już wiecie, że nasze piwo urodzinowe, jedno z naszych piw urodzinowych, właśnie New Englandzik, też będzie degustacja, będzie recenzja. Uważany właśnie wspólnie z browarem Funky Fluid. Został. Z moim ulubionym chmielem Kaszmir. No, jak jestem w trakcie tej degustacji, to jeszcze nie próbowałem, ale tak bardzo liczę na to piwo. Dobrze, ale wróćmy do piwa, które mamy tutaj na stole. Independence Napa. Independence, słuchajcie, to jest taki miks chmielowy. Znaczy, no nie do końca miks, to jest chmiel. Ale tak naprawdę jest to blend kilku chmieli. Na stronie jakimi możemy przeczytać, tam jest taki fajny katalog, wszystkie chmiele są skatalogowane, jest też Independence. Możemy przeczytać, że jest to powrót do tradycji trochę, ale jak czytam opis tego chmielu, to on daje wszystko. Są nuty tytoniowe, tobacco dokładnie, papierosiane, nie no, tytoniowe, owocowe, ziemiste, grassy, trawiaste, kwiatowe, więc tak naprawdę, no kurde, wszystko, można byłoby powiedzieć. Więc, no jestem ciekaw. Data ważności piwa 15 grudnia 2021, to chyba 16, nie, tak, 16, 6,5 alko, fajnie, dość lekko jak na trendy. Hop rate 19 gramów na litr, więc dużo. Woda, składniki woda, studnia śmieniu, stu pszeniczy, stu owsiany, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel, Independence, wsparty citrą i azaką. Drożdże, WLP 066, London Fog. Napa, który zdecydowaliśmy w chmielu Independence, to blend z Yakima Chief, który wnosi nuty owocowe, ziemiste, ziołowe oraz cytrusowe. Na stronie Yakimy dodają jeszcze właśnie też m.in. kwiatowe. Te ostatnie, czyli cytrusowe, dodatkowo podkręciliśmy odmianami citra i azaka. Proste. Goryczka 3 na 5, o, super, szanuję. Projekt etykiety Tirspel, no fajne są te etykiety Funky Fluid, to nie trzeba chyba pokazywać. Naprawdę zacne, kolorowe, piękne, seksowne, takie aż no, chce się wypić. 15 grudnia, piwo uważone, strzelam, Nepomucenie. Tak, browar Nepomucen, pasteryzowane, szukam dla pewności. Tak, jasne, niefiltrowane, pasteryzowane, czyli gdzieś w grudniu pewnie, w połowie grudnia, może w styczniu, no, czyli ma 2 miesiące to piwo. No, 2 miesiące, trochę ponad. Więc dość świeże. Owocowo, słodziutko. No ale sprawdźmy. Szkło Funky Fluid, słuchajcie, znalazłem. Taki pokal, no na pewno, tylko snifter chyba można powiedzieć. Bardziej może do ciemnych piw, do risów, ale bardzo fajnie się prezentuje to piwo również w tym szkle. Soczkowe, owocowe, multiwitaminowe, pomarańczowe, dość jasne, drobniutka, ale niska czapa piany z bardzo ładnym lacingiem, wygląda wzorowo. Jak pachnie? Chociaż Czech by się... O, ale ładnie zapachniało. Czech by się obraził, bo pachnie to po czesku z kolei, to no, śmierdzi. Owocowo, bardzo owocowo. Cytrusowo. Tak. Lekko ziemiste nuty, ale ja doczuję też nuty kwiatowe, które właśnie Yakima wymienia. Tutaj chłopaki z Funky nie wymienili. No zdecydowanie. Fajne takie owoce. Owoce oczywiście jasne, pomarańcze, trochę melona. Może trochę ananasa również, bardzo fajnym takim słodkim akcencie, z takim słodkim akcentem. I takie nuty dla mnie wyraźne, świeżo kwiatowe. Jakichś jasnych kwiatów, może takie... nie chcę powiedzieć wiosenne, ale takie fiołkowe, trochę liliowe wręcz. No pięknie to pachnie. Ale przede wszystkim oczywiście owoce, tytoniu nie czuję. Ziemiste nuty? Też niekoniecznie. Ziół to już na pewno nie.
może lekko ziemista, ale to mnie się kojarzy właśnie z takim, z taką rabatką. Kurwa, rabatką. Co to jest rabatka, zapyta przeciętny mężczyzna. Spróbujmy. Dość pełne, to jest szesnastka. Tak, szesnastka, 6,5. No to dość pełne. Goryczka rzeczywiście zaznaczona, aczkolwiek wydaje się być leciuteńko alkoholowe. To myślę, że to też jakby no, podbija goryczka, podbija alkoholowość, alkoholowość podbija goryczkę. Chyba nie jest mocno alkoholowe, ale leciutko się wydaje takie nie do końca ułożone. Ale owocowe. Bardzo owocowe. Feria owoców. Tutaj już bardziej w stronę, już zaznaczone też grejpfrut, cytryna, ale mango, melon, ananas, pomarańcza, którą wspominałem w aromacie, również tutaj jest, ale właśnie tak złamana takimi gorzko-kwaśnymi owocami. Gładziutkie, aksamitne. Bardzo fajne. Aczkolwiek rzeczywiście dużo się tu dzieje. Goryczka grejpfrutowa, albedo takie, nawet nie pestka, ale właśnie to białe. I skórka. Natomiast rzeczywiście no dużo się dzieje i nie wiem, czy nie za dużo. Na szczęście te owoce są zdecydowanie na pierwszym planie. No tu już ta kwiatowość gdzieś tam lekko oddała pole przede wszystkim aromatom trawiastym lekko. Ale w takim pozytywnym znaczeniu, świeżym, takim może lekko takie liściasto trawiaste, coś takiego. Ale owocowe, to pachnie takim, takim właśnie teraz ananasem. Pyszne piwo, naprawdę. Bardzo chmielowe, bardzo owocowe. No, powiem Wam, że z wynalazków Funky Fluid moim zdaniem jedno z lepszych. Goryczka dość długa, ale taka przyjemna grejpfrutowa, naprawdę. Jakbyście zjedli grejpfrut, odczekali parę sekund i tak... No, naprawdę, bardzo owocowe. Bardzo przyjemne, dość orzeźwiające, ale z tą pijalnością to bym nie przesadzał, bo ta goryczka jednak i ta pełnia powodują, że piwo raczej degustacyjne, może nie aż tak jak jakiś Riz, ale rzeczywiście no przyjemne, przyjemne. Cóż, dajcie znać, czy piliście, jest naprawdę nieźle, aczkolwiek tak jak powiedziałem, dzieje się dość sporo. No i tyle. Mam nadzieję, że Funky Fluid częściej zagości na tym stole. No ostatnio gości często na innym stole, podczas imprez czy gdzieś jak kupujemy dla familii czy w piwarium litrowe pety, no to Funky Fluid często tam ląduje. No ale myślę, że do degustacji również wrócimy. Dobrze, tyle na dziś. Dzięki, że byliście i do zobaczenia na kolejnej degustacji. Trzymajcie się. Cześć.